Hejo, hejo, przed Wami nie Twój interes, Pani Marzeny Chryniszak od wydawnictwa Zysk Iska. I zobaczcie, jakie to potężne to miszcze. Powiem Wam, że nie przypuszczałam, że książka mnie tak bardzo wciągnie. Ma w sobie jedyny minusik, a były to właśnie w niej takie przeskoki czasowe. No, z początku oczywiście się motałam, ale później, jak już wiedziałam, o co chodzi, to już było całkiem prosto. Bo tak, wpierw czytamy o czasie, powiedzmy, teraźniejszym, później kilkanaście lat do tyłu. I tak na zmianę z tym, że wiecie, te kilkanaście lat do tyłu zaczęło skracać się, powiedzmy, co rok, co dwa, co trzy, aż do czasu obecnego. I tak, w różnych latach było przedstawione życie głównej bohaterki i kogoś jeszcze. Czytamy o ich dzieciństwie, sposobie wychowywania, a w międzyczasie przeplatały się losy nowo poznanego mężczyzny, który, powiedzmy, że stanął na drodze jej całkiem przypadkowo. Jego ciało, powiem tak, że było bardzo pobijane, że Lidia w końcu zlitowała się nad nim i zaprosiła go do swojego domu, a jeśli byłabym bardziej dosadna, powiedziałabym, że wręcz wczołgała go na swoje piętro, tak bardzo nie miał siły po prostu tam wejść. Ale prawdopodobnie, gdyby wiedziała, co się dalej stanie, oj, chyba nigdy nie zatrzymałaby się i nie udzieliła mu żadnej pomocy. Dalej mogę tylko powiedzieć tyle, że no, ich losy będą ze sobą powiązane w niekoniecznie taki sposób, w jaki by tego oczekiwali. Bo tak, ogólnie książka, jak widzicie, jest dość gruba. Jest między mniejszym druczkiem, zawiera bardzo dużo wydarzeń otulonych tajemniczością, no i dość sporo przemocy. Styl autorki jest na dosyć wysokim poziomie. Wiecie, ona tutaj nie zawiera żadnych powtórników, chociaż wiele razy powiem Wam, że no, w historii chodziło o to samo. Ciężko było nieraz znaleźć do tego odpowiedni synonim, a ona go znalazła. I tak, postacie są tu nieco tajemnicze, ale dopiero kiedy dany rocznik ich dotyczy, tak naprawdę poznajemy ich zdawkowo. By dopiero, wiecie, no, na tej końcowej wersji mieć ich pełen obraz. Takie, wiecie, no, wszystko jest nam dawkowane, że tak powiem, po troszeczku. I tak, te osoby raczej się z nami nie spoufalają, chociaż niekiedy zdradzają nam jednak skrawki swoich myśli. Powieść trzyma nas w dosyć wielkim napięciu, gdyż no, jakikolwiek wątek dotyczący tutaj sprawy nie byłby poruszany, no bo trochę stron minie, zanim on w ogóle zostanie dokończony. Więc powiedzmy, zaczniemy teraz, a za kilkanaście stron on się dokończy. Pozycja niewątpliwie nas ciągnie, zabierając do świata, którego no, w prawdziwym życiu chyba nie chciałabym poznać. Wrogowie są podstępni, ale główne postacie mają swój rozum i powiem Wam, że dosyć często domyślają się właśnie spisków, jakie mogą się toczyć. Mają tutaj też przodujące cechy charakteru, które albo utrudniają im życie, albo niekiedy pomagają wyjść z opresji. Podsumowując, moim zdaniem książka jest warta polecenia, by przekonać się na własnej skórze lub na skórze może bohaterów, że każdy wybór no raczej ma swoje konsekwencje. No mówię, książka jest świetna, tylko no najpierw musicie się zaznajomić z tymi przeskokami w czasie. Widzicie, macie Gliwice 2018 Karolina z jej perspektywy. Tu jest już sierpień 2019 i jest ogólny zarys, gdyż nie ma tutaj imienia bohaterki, tak? Później macie Gliwice 2017, też Karolina, Gliwice sierpień 2019, więc wiecie, no te wątki się tak przeplatają, jeżeli nie zwrócicie akurat na datę uwagi, to może Was zgubić, tak jak na początku mnie zgubiło właśnie przez pierwsze trzy rozdziały, że nie wiedziałam, co czytam. Tu ktoś jest mały, tam jest ktoś duży, no imię mi się zgadza, rysopis tak średnio mniej więcej, ale pisze, że niby się zmieniła, odkąd była dzieckiem. I nagle doszłam, mówię, aha, dobra, Ewelina, nie patrzyłaś tutaj na górę. Także jak zaczęłam patrzeć na tą górę, to dopiero kapnęłam się, o co tak naprawdę w tej książce chodzi. No i wtedy już powiedzmy, że było z górki. Wtedy już tak. Mówię, te wątki były takie, że nie kończyły się od razu. Musiało tych kilkanaście stron minąć, żebyśmy wrócili do tego samego czasu, żeby dokończyć dany wątek. Ale to sprawiało, że naprawdę kończyło się w takim momencie, że po prostu no, byliście koniecznie ciekawi, co się dalej stanie. No nie było innej opcji, jak doczytać ją do końca. Także uważam, że książka jest warta polecenia i z mojej strony bardzo ją Wam polecam. I żegnam się z Wami. Pa, pa, pa!